Minęła godzina 15.30. Otwieram czwartą sesję Rady Miejskiej w Dzierżgowie. Stwierdzam, bardzo proszę wszystkich radnych o zalogowanie się do systemu. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14, w związku z tym nasze obrady są prawomocne. Każdy z Państwa ma przed sobą porządek obrad, z którym zapewne się zapoznał. Ja chciałbym poprosić Państwa o to, aby, czy Państwo wyrazicie zgodę, aby w punkcie 4 po przedstawieniu informacji z działalności burmistrza Dzierżgonia mogli zabrać głos przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzierżgonia. Bo nie będziemy chyba wprowadzać dodatkowego punktu do porządku obrad z racji tego, że będzie to właśnie rodzaj informacji. W związku z tym taka prośba ode mnie. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, zatem stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miejskiej w Dzierżgonu z dnia 29 listopada 2018 roku. W biurze Rady dostępny jest protokół w formie elektronicznej generowany przez program. Również zapis audio. Kto z Państwa ma jakieś uwagi do protokołu z trzeciej sesji Rady Miejskiej? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że protokół z trzeciej sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 roku został przyjęty. Punkt 4. Przedstawienie informacji z działalności burmistrza Dzierżgonia w okresie między sesjami. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Przedstawiam Państwu informację międzysesyjną z okresu między 30 listopada a 21 grudnia. Zakończone zostały następujące zadania. Ukończony został projekt pod nazwą PSZOT w Minientach. Był to drugi etap, w ramach którego zostały zakupione wyposażenia. Realizacja projektu była zaplanowana na 12 grudnia i została zrealizowana. W ramach projektu zakupiono ciągnik rolniczy, pracę belującą, ciągnik siodłowy oraz hakownicę. Również zakończono kolejny projekt, który był realizowany na ulicy Żeromskiego w Dzierżgoniu w ramach tak zwanych otwartych stref aktywności. I ten projekt został zaplanowany i że będzie zakończony do 30 listopada z aneksem. Złożono również wniosek o refundację tych kosztów. Strefa została całkowicie, zakończona. Myślę, że bardzo mieszkańcy powinni być również z realizacji tego projektu, takiego podnoszącego aktywność, zadowoleni. Kolejny projekt dotyczył rewaloryzacji zieleni zabytkowej, cmentarzy w Dzierżgoniu. Tutaj gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Ten projekt również został zakończony. Kolejny projekt związany z zakupem i montażem dekoracji świątecznych na terenie miasta i gminy Dzierżgoń. Tutaj wszyscy mieszkańcy mogli się przekonać o końcowym efekcie. Kolejna realizacja zadań zakończona, związana z remontem przepustu w Bongardzie. To Bongard 2 to jest stacja pomp oraz remont przepustu w miejscowości Minięta. Zostały również uzupełnione tablice z nazwami ulic. Również została zakończona naprawa serwisowa 16 lamp hybrydowych, te, które zostały wytypowane jako w pierwszej kolejności do napraw. Kolejne naprawy cyklicznie będą się odbywały w 2019 roku. Trwa również realizacja zadań, która jest związana z projektami związanymi z wdrożeniem e-usługi w Urzędzie Miejskim oraz projekt szkoleniowy dotyczący zakresu kompetencji cyfrowych.
Następnie chciałam Państwa również poinformować, że zostały zakończone dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych, działek budowlanych. Jedna z tych działek to ulica Pogodna, druga Judyty. Zostały one sprzedane w kwotach około 1,60 270 na Judytach za 64 083 zł. Również wyłoniono wykonawców na realizację zadań, które są związane z wykonaniem zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Dzierzgoń na rok 2019. I za te zadanie w gminie będzie, jeżeli chodzi o miasto Dzierzgoń, będzie odpowiedzialny ZGKM, nasza firma, a teren gminy jest podzielony na dwóch wykonawców, na panią Dorotę Szymańską z Żuławki Sztumskiej. Ta firma, znaczy ta osoba będzie obsługiwała drogę Jasna, Żuławka i Komorowo oraz drugą firmą, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie gminy. Jest to firma transportowa Daria pana Krzysztofa Czałbińskiego. Pozostałe drogi gminne, te, które oprócz tych, które wymieniłam. Również przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z remizą strażacką w miejscowości Jasna, łącznie z pozwoleniem na budowę. Te zadanie realizować dla naszej gminy będzie pracownia architektoniczna pani Katarzyny Bielarek z Olsztyna. Również została złożona i zaplanowana, zostały złożone i wnioski do realizacji, w ramach których będzie nasza gmina pozyskiwała środki. I tutaj dwa projekty, które są związane z ochroną środowiska i one były złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeden dotyczy rewitalizacji starych drzew. Tak jak Państwo doskonale się orientujecie, na terenie naszego parku jest wiele pięknych, ale też i usychających drzew i trzeba wykonać cięcia pielęgnacyjne. Złożyliśmy na ten projekt wniosek. I kolejny projekt dotyczy edukacji ekologicznej, ale w zakresie gospodarki odpadowej. Tutaj też również to do Wojewódzkiego Funduszu. Kolejny projekt to też związany jest z realizacją już wstępnie zapowiedzianych działań dotyczących utworzenia na naszym terenie Dzierzgonia w pomieszczeniach tęczowego przedszkola żłobka. Projekt został również złożony do Urzędu Wojewódzkiego. O trzech projektach już Państwa prędzej informowałam. To są projekty, które zostały złożone przez Dzierzgoński Ośrodek Kultury i dotyczą przede wszystkim takich działań związanych z aktywizacją naszych opiekunów tych świetlic, ale również i z wydarzeniami kulturalnymi. Zostały również złożone, jak mam napisane dwa, ale ja wiem, że trzy projekty. Dotyczące seniorów. Jeden z projektów mówi o utrzymaniu klubu seniora i rozszerzeniu jego oferty na rok 2019. Również został przygotowany projekt na utworzenie dziennego pobytu w domu Seniora Plus. I pierwszy projekt, który w ramach takiego partnerstwa został przygotowany i wypracowany, to panie, które pracują w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym wspólnie z MOPS-em i Urzędem Miejskim w Dzierzgoniu oraz Stowarzyszeniem Seniorów Dzierzgońskich złożony został projekt do ASOS-a, do Ministerstwa Pracy i tam będzie on również realizował takie zajęcia edukacyjne, kulturalne właśnie dla Stowarzyszenia Seniorów Dzierzgońskich. Mam nadzieję, że ten projekt też uzyska pozytywną ocenę. Też są przygotowywane dwa projekty związane z monitoringiem miejskim w naszej gminie. Będą jeszcze w tym roku zakończone i złożone. Dotyczą one przede wszystkim podniesienia bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Dotyczą one ścisłego centrum miasta Dzierzgonia. Doskonale Państwo wiecie, i często to zgłaszaliście, jaki jest wandalizm, jakie są zniszczenia
i chcielibyśmy zacząć to w sposób taki mocno zorganizowany, właściwie tak, powinniśmy sobie kontrolować, bo inaczej zaczyna być to mocno już na przykład niebezpieczne w porach nocnych, jeżeli chodzi o dzieżkę. Kolejną rzeczą, o której chciałam Państwa poinformować, to jest też cały szereg spotkań, które realizowałam w tym okresie międzysesyjnym. Na uwagę, i uważam, że Państwo to też powinniście wiedzieć, zakończyła się kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy. Tam byłam przewodniczącą tej rady. Kadencja trwała 4 lata. Z sukcesów to możemy powiedzieć, że jak rozpoczynaliśmy tę kadencję, to było 24% bezrobocie w naszym powiecie. Dzisiaj jest 10%. Nie znaczy to, że ta rada tak pracowała, ale jednak pracowało na ten sukces wiele osób i tutaj też trzeba podziękować. To naprawdę duży wysiłek Powiatowego Urzędu Pracy, ale naszych przedsiębiorców i takie wspólne partnerskie działania spowodowały, że na ten moment tych osób, które poszukują pracy na terenie powiatu jest około 10%. Również spotkałam się z zarządem JOEN-ów. Członkowie tego zarządu byli w Dzierżoniu. Głównie wizyta miała charakter poznania się, ale również i określenia takich nowych kierunków współpracy. I tutaj dużo uwagi poświęciliśmy takiej nauki wolontariatu, dobrych praktyk, jak oni z sukcesem realizują, ten zarząd JOEN-ów, a my powinniśmy się jeszcze takich dobrych rzeczy od nich nauczyć. I tutaj ta współpraca w tym zakresie, myślę, że będzie w 2019 roku przebiegała. Również to trzeba podziękować. Przyjechali do nas z paczkami dla 80 osób, które zostały przekazane naszym podopiecznym. Również w ramach podniesienia bezpieczeństwa w naszej gminie spotkałam się z zarządem OSP Dzierżgonia, Jasnej, Żuławki, Nowin, Tymos i Żuławka, Dzierżgoń, Jasna, Tywęzy. I tutaj generalnie omówiliśmy budżet, który będzie realizowany w 2019 roku, zakres współpracy, ale również spotkałam się z komendantem powiatowej Straży Pożarnej i tutaj z panem komendantem też te kwestie dotyczące naszej współpracy, zakresu funkcjonowania OSP zostały omówione. Jeżeli chodzi również o kwestie związane z podniesieniem bezpieczeństwa, spotkałam się również z zarządem spółki Szpitale Polskie. Przyjechał zarząd z Katowic odnośnie współpracy specjalistycznej, ale również i funkcjonowania naszego zespołu ratunkowego. To było tego typu spotkanie, które podnoszą w dużym stopniu, myślę, bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Również uczestniczyłam w otwarciu Seniora Plus klubu, który został otwarty przez Marku, przez naszych sąsiadów. Myślę, że to też jest kolejny taki element współpracy tych mieszkańców starszych, który odbywa się zarówno u nas, jak i na terenie Starego Dzierżgonia. Miałam również spotkanie z firmą Inwal. Jest to firma, dla tych Państwa, którzy nie byliście radnymi, to jest firma, która planuje realizację inwestycji związanej z fermą wiatrową w 2019 roku. Określiliśmy sobie wstępny harmonogram pracy i zakresy umów, które będziemy musieli wynegocjować, bo na przykład niektóre już terminy upłynęły i są też i nowe warunki, które powinniśmy w tych aneksach i nowych umowach pozawierać. Również spotkałam się z osobami, które zajmują się budową mieszkań komunalnych, realizują takie zadania w innych gminach. Tutaj było takie spotkanie typowo praktyczne, które miało w dużym stopniu przygotować nasze działania, które będą związane z budową takich mieszkań.
No i na koniec zostawiłam rzecz taką chyba najbardziej przyjemną. To 6 grudnia nastąpiło rozświetlenie w naszym wierzgołem choinki, ale i również wszyscy mogliśmy zobaczyć rozświetlenie tych ozdób choinkowych, które zostały zamontowane na słupach. Ale to też był taki okres od tego 6 grudnia, kiedy ja rozpoczęłam szereg spotkań z naszymi mieszkańcami, które odbywały się w Dzierzgonu, odbywały się w gminie Dzierzgon. I chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować za takie inicjatywy, gdzie wiele stowarzyszeń, wiele rad sołeckich przygotowało takie świąteczne spotkania dla swoich mieszkańców. I z tego miejsca szczególnie chciałabym podziękować właśnie Stowarzyszeniu Seniorów Dzierzgońskich, Stowarzyszeniu Diabetyków, paniom, które są zrzeszone i świetnie funkcjonują przy Seniorze Plus, który znajduje się przy Domu Kultury, ale również rodzicom dyrekcji Szkoły Podstawowej w Bruku w Bągardzie. Tam, proszę Państwa, też były prześliczne jasełka, gdzie rzeczywiście wszyscy razem tą atmosferą świąteczną mogliśmy się cieszyć, ale to też było pokazane, taka wspólna praca i takie wielkie, wielkie zaangażowanie tej społeczności naszej lokalnej. Podobne spotkania również odbyły się w Nowinach, również w Polisach i w Arkamatach. Tam rady sołeckie, stowarzyszenia, spotkania takie przygotowały. Także ja z tego miejsca chciałabym tym wszystkim osobom, które no, wzięły na siebie ten ciężar przygotowań, spotkań, gdzie rzeczywiście następuje takie świąteczne, bliskie spotkanie wszystkich pokoleń, bo to są i dzieci, i dorośli, i seniorzy. Także za ten czas, w którym mogłam w tych spotkaniach uczestniczyć, chciałam Państwu serdecznie podziękować. No tak, jeszcze tutaj mi podpowiada Wojtek, dziękuję za podpowiedź. Akurat na te spotkanie, ja byłam w tym czasie w Warszawie, uczestniczył Zasterca Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. Też takie spotkanie się odbyło, też zawsze gromadzi dużą rzeszę o ich członków, bo tam naprawdę przeszło 70 osób. 140. Teraz 140, ale na spotkaniu 70 osób chyba było. Także to ja z tego miejsca chciałam przedstawić. Jeżeli są jakieś, będziecie Państwo mieć pytania, to bardzo proszę. Myślę, że to z tych najważniejszych. Nie wszystko, bo też wiem, że sesja ma porządek bardzo obszerny, więc ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa miał jakieś uwagi, pytania do Pani Burmistrz? Proszę bardzo. Ja może, Pani Burmistrz, ja chciałem się zapytać odnośnie tych lat. Kto wyznaczał, które lampy mają być robione pierwsze, nie? Czy w pierwszym rzucie? Tak, bo to chyba 16 lamp było robionych. Bo chodzi mi o to, że następne jakby były robione, dobrze by było jakby sołtysi, bo coś takiego na naszym przykładzie, u nas dwie lampy zostały świetnie zrobione, tylko że powiem tak, mogły być te pierwsze, które prowadzą do świetlicy, bo tam jest ciemno, te akurat nie świeciły, nie, też te lampy, nie, i bardzo bym prosił, żeby po prostu sołtysi i ewentualnie przewodniczący sąsiedni. Dziękuję. Proszę bardzo. Praca była zespołowa. Lampy były typowane w pierwszej kolejności takie, które są przy drogach bezpośrednio, gdzie jest dojazd nie skomplikowany, nieutrudniony dla samochodu ze zwyżką. I w pierwszej kolejności były typowane lampy, które od zgłaszanej stan awarii był już od ubiegłego roku. Okazało się, że nie wszystkie, które były wytypowane, nadają się do wymiany akumulatorów, bo akumulatory w części lamp są jednak sprawne, tylko po prostu szwankują inne elementy. I między innymi lampa przy świetlicy nie została naprawiona dlatego, że tam uszkodzone są inne elementy niż akumulatory. Na skutek prawdopodobnie wyładowania atmosferycznego uległy zniszczeniu jakieś elementy sterujące. Przy tych dwóch lampach, tak? Przy świetlicy. Tam są dwie przy świetlicy. Była zgłaszana jedna, dlatego tylko jedna była brana pod uwagę, a w zamian za to, skoro tamta nie mogła być naprawiona, to mają naprawione te, które są przy drodze dojazdowej.
Na przyszłość oczywiście będziemy sukcesywnie starali się w pierwszej kolejności te wszystkie miejsca na lampach wskazywać, które są w lokalizacjach dogodnych do obsługi serwisowej, a potem przyjdzie bardziej sprzyjająca pora roku, także można będzie wjechać na każde miejsce i realizować kampanię. Czyli te lampona wiosny, rozumiem, w następnych chwili będzie też na to, że to nie jest tylko to, że są akumulatory. Nie, to ja też może dopowiem. Proszę Państwa, były pierwsze 16 lamp, które mogliśmy zrealizować w tym krótkim okresie 2018 roku. Kolejne naprawy lamp będą się odbywały, konserwacje będą realizowane, ale to już w 2019 roku i postaramy się, żeby część z tych lamp tam, gdzie są sprzyjające warunki dojazdowe do ciężkiego sprzętu, one będą po prostu w pierwszej kolejności. Tam, gdzie rzeczywiście jest trudniejszy dojazd, wymaga tego takie stałe podłoże. Będziemy to realizować również od 19, tylko że trochę później będą te warunki gruntowe lepsze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ja chciałbym dopytać Pani Burmistrz w kwestii firmy Inwal, ponieważ no wiadomo, jest taka słaba, powiedzmy kiepska przychylność rządów co do ferm wiatrowych. Czyli krótko mówiąc, będzie jednak budowa, tak? Tak, przedstawiciele, prezes firmy Inwal był na spotkaniu, zapewnili, że inwestycja rusza. Rusza najprawdopodobniej od marca i będzie polegała na przygotowaniu najpierw dróg, a dopiero kolejnym etapem będzie montaż samych ferm. Czyli generalnie to na pewno rusza. Firma jest zobligowana dużymi pieniędzmi, bo musiała stanąć do takiego przetargu związanego z energią. Zapłaciła za to 6 milionów złotych. W związku z tym na pewno to nie jest inwestycja, która będzie mocno rozłożona w czasie. Są zobligowani do tego, żeby w marcu rozpocząć pracę. Tak. Dziękuję ślicznie. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja z działalności Burmistrza Dzierżonia w okresie między sesjami została przyjęta. Punkt 5. A przepraszam bardzo, teraz właśnie czas na naszych młodych przedstawicieli Rady Młodzieżowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zgodnie z naszym zwyczajem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w bieżącym roku składamy za pośrednictwem Państwa, dorosłych samorządowców, najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla mieszkańców gminy Dzierżoń. Niechaj ten nowy 2019 rok będzie czasem spełnienia marzeń nie tylko osobistych, ale i tych, które są planami naszej małej ojczyzny. Życzymy wszystkim pomyślności, zdrowia i poczucia wspólnoty. Dla nas, młodych mieszkańców Dzierżgonia, to także ważny rok, ponieważ reforma oświaty wkroczy do szkół średnich. Życzymy zatem naszym kolegom i koleżankom z klas trzecich gimnazjum i ósmych szkół podstawowych, by znaleźli miejsce w wymarzonych i zaplanowanych klasach w nowym roku szkolnym. Z wyrazami szacunku, Młodzieżowa Rada Miejska. Reforma w ogóle, żebyście jej nie odczuli, żeby ona przebiegała, ale po prostu... My nie odczujemy już. Tak, ale wasi koledzy. Tak. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, upominek z naszej ostatniej akcji z Wąsów Marszałka, która odbywa się co roku. Dziękuję bardzo, bo mam cudna akcja. Wszystkiego dobrego. Interpelacje i zapytania. Przypominam, zgodnie z artykułem 24 ustawy o samorządzie gminy na piśmie, czy ktoś z radnych chciałby złożyć? Nie widzę. Zatem przystępujemy do punktu 6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w Dzierżgonu w roku szkolnym 2017-2018. Ja tylko nadmienię, że całość takiej informacji była omawiana na komisji. Natomiast z tego co wiem, z informacji przewodniczącej Komisji Oświaty w miesiącu odbędzie się jeszcze jedna komisja
na której zostanie dogłębnie poddane analizie cały proces. W związku z tym teraz poproszę dyrektorów placówek o takie krótkie przedstawienie informacji. Może zaczniemy od pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieszynie. Szanowni Państwo, materiał, który otrzymaliście, znalazł się 28-stronicowe sprawozdanie. Jest długie. Chciałabym tylko może pokrótce przedstawić, w jakiej sytuacji szkoła była w ubiegłym roku. Rozpoczęliśmy wdrażanie reformy i zmianę sieci szkół, która zakładała, że w szkole w Dzierzgoniu powstaje jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach. W tamtym roku szkolnym w budynku przy ulicy Krzywej znajdowały się oddziały od klas pierwszych po szóste, w budynku przy ulicy Zawadzkiego klasy siódme, drugie gimnazjum i trzecie gimnazjum. Oczywiście w tym roku dalej realizujemy ten plan, dokąd obowiązuje Państwa wcześniejszej Rady decyzja. W informacji, którą Państwu przedstawiłam, zawarłam nie tylko dane statystyczne, które uważam są istotne i tutaj na pewno szczegółowo ci, którzy się zdążyli wczytać, można zajrzeć, że szkoła pracuje bardzo intensywnie, bardzo dużo różnych osiągnięć. Mamy bardzo wysokie osiągnięcie, jeżeli chodzi o chemię i tutaj chciałabym to od razu podkreślić. W poprzedniej kadencji nauczycielka naszej szkoły, pani Agnieszka Petrowska, otrzymała nagrodę burmistrza Dzierzgonia za swoje wysokie osiągnięcia. Również w tym roku mamy pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach chemicznych i to jest nasza naprawdę dobra marka. Można powiedzieć, że mamy najlepszych uczniów z chemii w naszym kraju. To na pewno zasługuje na podkreślenie. Braliśmy udział w wielu konkursach, o których już czytaliście Państwo, ale też chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, że braliśmy udział prawie we wszystkich zawodach sportowych, jakie odbywały się na terenie powiatu, również w województwie. Zajęliśmy wysoką lokatę w ogóle w województwie, jeżeli chodzi o sporty w tej młodzieżowej kategorii. Poza tym pozwoliłam sobie Państwu zamieścić wyniki egzaminu gimnazjalnego i dane, które do tej pory nie były upubliczniane, na pewno nie były załączone do tych informacji, a więc wykaz z EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej, która pokazuje, w jakim punkcie znajduje się Dzierzgońskie Gimnazjum dziś. No i jest dla nas wskaźnikiem do tego, co zrobić, żeby ośmioklasowa szkoła podstawowa w Dzierzgoniu pracowała jeszcze lepiej. Nie wiem, to jest tak duże sprawozdanie, że wydaje mi się, że Państwo na pewno je czytali, ale jeżeli są pytania, to może ja po prostu odpowiem na pytania do tego sprawozdania. Dziękuję bardzo. Dobrze. Poproszę Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bruku o krótką informację. Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa w Bruku liczy obecnie 7 oddziałów. Nie mamy klasy trzeciej. Obecnie liczymy, szkoła liczy 65 uczniów. Wiem, że to ciągle za mało. Robimy co możemy. Również bierzemy udział w konkursach, osiągamy wysokie noty, bierzemy udział w zawodach sportowych, podobnie jak tutaj nasi koledzy, koleżanki ze szkoły podstawowej w Dzierzgoniu. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nie wiem, jeśli są pytania, mogę odpowiedzieć. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pani Dyrektor, dziękuję. Proszę bardzo, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bąkarcie, Pan Dyrektor. Szkoła Podstawowa w Bąkarcie, obecnie do tej szkoły uczęszcza 114 uczniów, z tego 23 do oddziału przedszkolnego. Pełno zatrudnionych 14 nauczycieli. Podobnie jak i w innych szkołach też bierzemy udział w różnorakich zawodach sportowych, konkursach. Najważniejsze osiągnięcia to jak od wieku w naszej szkole tenis stołowy, w ubiegłym roku półfinał wojewódzki tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. Liczne nagrody, zwłaszcza w konkursach plastycznych. W ubiegłym roku próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem. Wyniki z polskiego, z matematyki były w granicach średniej wojewódzkiej i krajowej.
Jeśli są jakieś państwo, jeśli mają Państwo jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję. Widzę, pytam. I jest to bardzo proszę. Ja mam pytanie tak ogólne do wszystkich dyrektorów szkół. Czy budżet, który jest przedstawiony w tym roku, wystarczy na spokojne działanie do końca roku? Czy nie będzie trzeba potem sztukować go, jak przyjdzie październik, listopad? Czy te pieniądze, które są przeznaczone na działalność szkół podstawowych, czy one wystarczą? Dziękuję bardzo. Tylko mówię. Mogę się ustosunkować. Proszę Państwa, sytuacja w samym mieście w Dziżgoniu i w szkole podstawowej jest trudna do przewidzenia, dlatego że Państwo na pewno o tym wiecie, to jest sytuacja w całej Polsce taka sama. W tym roku szkołę ukończy 176 uczniów, na ich miejsce przychodzi 20 w tej chwili 3 osoby, które są w klasach przyszłych czwartych. Więc planowanie, oczywiście pieniądze, bardzo dziękuję, bardzo dobrze, to jest zaplanowany budżet. Ja myślę, że gdyby nie było reformy, moglibyśmy powiedzieć, że z pewnością tak. To będzie na pewno też przedmiotem jeszcze rozmowy, bardzo liczę na to spotkanie nasze styczniowe, ale jeżeli chodzi o szkoły w Bruku, w Bągarcie, tam sytuacja jest stała. U nas wielkim wyzwaniem będzie również to, co z kadrą pedagogiczną, która jest obszerna. Ale myślę, że to... I warto o tym mówić, żebyśmy wiedzieli, że jest to sytuacja związana, sytuacja w Polsce jest wszędzie taka sama, więc to będzie wyzwanie. Dlatego uważam, że pieniądze będziemy liczyć po sytuacji, którą zaplanujemy. Dziękuję bardzo. No i jeszcze poprosimy o krótką informację panią dyrektor przedszkola. W roku szkolnym 2017-18 w przedszkolu przebywało 228 dzieci, w tym 66 dzieci sześcioletnich. Zajęcia odbywały się w 10 oddziałach, 6 oddziałów na ulicy Słowackiego 4, 3 oddziały w szkole podstawowej na ulicy Krzywej i 1 oddział w Żuławce Sztumskiej. W przedszkole czynne jest od godziny 6 do 16. Realizacja bezpłatnej podstawy programowej odbywała się w godzinach od 8 do 13. Zatrudniamy 15 nauczycieli, 15 osób personelu pomocniczego, w tym były zatrudnione 3 osoby w ramach stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. Również bardzo szeroko współpracujemy z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, bierzemy udział w wielu uroczystościach, imprezach lokalnych, na zewnątrz, poza naszą gminą. Staramy się również brać udział w konkursach zewnętrznych, organizujemy konkursy dla, nie tylko dla naszej społeczności dzierżgońskiej, ale również dla innych przedszkoli zaprzyjaźnionych z nami. Ubiegły rok był takim rokiem, gdzie bardzo mocno wzbogaciła się nasza baza przedszkola ze względu na realizację projektu Wzmacniamy gminne przedszkola, cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dzierżgoń. Naprawdę tutaj bardzo mocno przedszkole zyskało poprzez doposażenie sprzęt na placu zabaw, meble, sprzęt multimedialny. Przedszkole ma tablice multimedialne, gdzie dzieci mogą korzystać i bardzo dużo gier, układanek. Były prowadzone również zajęcia dodatkowe właśnie w ramach tego projektu. Pozyskujemy sponsorów, także myślę, że przedszkole działa i rozwija się dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytania do informacji o realizacji zadań oświatowych w Dzierżgoniu w roku szkolnym 2017-2018? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Skarabów. Mam pytanie do Pani Burmistrz. Jakie są plany właśnie ze szkołami na przyszły rok i z przedszkolami? Jak to ma wyglądać? Bo są różne plotki, chodzą, no i tak, chcielibyśmy taką oficjalną, taką chociaż wstępną prognozę. Panie Przewodniczący, Szanowny Radny, tak jak Pani Dyrektor już wspomniała, z zespołem, w który wejdą wszyscy dyrektorzy i szkół i przedszkoli, spotykam się w styczniu i w styczniu będziemy model wypracowywać, który Państwu przekażemy, będziemy go również opracowywać z Komisją Oświaty. Na ten moment
to co pytam, może i rzeczywiście chodzą plotki, ale naprawdę, proszę Państwa, plotkami się tutaj nie będę. Ja będę mówiła Państwu o faktach, które będą przedyskutowane, ustalone i wypracowane. I o tym porozmawiam wtedy, kiedy te stanowisko zostanie ostatecznie wypracowane. Wszystko dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że informacja o realizacji zadań oświatowych została przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierżgoń. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierżgoń. W paragrafie pierwszym przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2027 w treści załącznika numer 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2 przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika numer 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 upoważnia się burmistrza Dzierżgonia do zaciągania zobowiązań. W ustępie 1 związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć. W ustępie 2 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 3 uchwały upoważnia się burmistrza Dzierżgonia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w paragrafie 2 uchwały. Paragraf 4 traci moc uchwała 34/281/2017 z 28 grudnia 2017 roku ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierżgoń. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo poproszę Panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Dzierżgoń. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Skład orzekający w osobach: pan Roman Pandrejewski, przewodniczący, pani Anna Patyk, członek, pani Alicja Śrubkowska, członek, pozytywnie z uwagami opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierżgoń na lata 2019-2027. Uzasadnienie. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w latach 2019-2027 nie przekraczają sumy dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w artykule 242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym skład orzekający stwierdził, że dług jednostki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2019 wynosi 8 830 232, co stanowi 8,45% planowanych na ten rok dochodów budżetu. Proszę Państwa, winno być 22,24%, tak? Do planowanych dochodów. Tutaj się wkradł błąd z składowym orzekającym. Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz biorąc pod uwagę ciążące na gminę nie zobowiązania, skład orzekający stwierdził, że w 2019 roku kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana 4,89%, natomiast w gminie Dzierżgoń przy dopuszczalnych 6,67% planowanych na ten rok dochodów. W latach 2020-2027 również kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów, uznaje je za realnie uzasadnione.
W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto główne źródła dochodów, uwzględniając tendencję kształtowania się wielkości w oparciu o subwencje, dotacje i dochody własne. Z uwagi na fakt, że wzrost poziomu dochodów i wydatków budżetu objęty wieloletnią prognozą finansową w latach kolejnych kształtuje się na poziomie zbliżonym do poziomu ich wzrostu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, skład orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji. W objaśnieniach zawarto również informacje o wielkościach planowanych do zaciągnięcia przychodów budżetu z podaniem ich poszczególnych źródeł i planowanego celu ich wykorzystania. Wielkości zaplanowanych rozchodów w latach 2019-2027 wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań. Spłat orzekający zwraca uwagę na nieprawidłowości, które należy wyeliminować przed uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2001-2025 nie wskazano przeznaczenia części nadwyżki budżetowej, nie wskazano całości przeznaczenia nadwyżki budżetowej w 2006-2007 roku. I w roku 2019 nieprawidłowo wypełniono pozycję 12.5 dotyczącą wkładu krajowego. Przesłany projekt wieloletniej prognozy finansowej już został uwzględniony przy wyeliminowaniu nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o czytanie opinii Komisji Stałych przez jej przewodniczących. Zacznijmy od Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu Gminy Cieszyn, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Cieszyn na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszyn na lata 2019-2027 ustalony zarządzeniem nr 928/2018 burmistrza Cieszkonia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczyć do Komisji Rolnictwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu Gminy Cieszkon, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Cieszkoniu na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszkon na lata 2019-2027. Ustalony zarządzeniem nr 928/2018 burmistrza Cieszkonia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Oświaty. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu Gminy Cieszkon, Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Cieszkoniu na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszkon na lata 2019-2027. Ustalony zarządzeniem nr 928/2018 burmistrza Cieszkonia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos wyżej wymienionej sprawy? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za ustaleniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszkon? Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Nie działa po prostu. Możemy powtórzyć? Nie, jeszcze. O, już jest. Tak, powtórzymy głosowanie, tak? Moment. Musi się system załadować. Przewodniczący jeszcze i jeszcze pani Czesława Kurak.
Nie, pan przewodniczący jeszcze nie przyszedł. Jeszcze raz. Jeszcze? Ta lokalizacja to jest zawodna. Chciałem dwa razy dobrze głosować. Szanowni Państwo, stwierdzam, że za było 14 radnych, przeciw nikogo, wstrzymał się, też nie wstrzymał się. Przystępujemy. Stwierdzam, że wieloletnia prognoza finansowa gminy Dzierżoń została uchwalona jednomyślnie. Punkt 8. Uchwalenie budżetu gminy Dzierżoń na 2019 rok. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, uchwała budżetowa gminy Dzierżoń na rok 2019. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39 711 tysięcy, w tym dochody bieżące 38 350 592, dochody majątkowe 1 360 408 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 40 349 tysięcy, w tym wydatki bieżące 37 656 362, wydatki majątkowe w wysokości 2 692 638 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 638 tysięcy, który zostanie pokryty przychodami zaciągniętego kredytu w kwocie 638 tysięcy. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 354 452 z tytułu zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 716 452 z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. W ustępie 4 paragrafu 3 ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 2 716 452 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 oraz sfinansowanie planowanego deficytu 638 tysięcy. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, które obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 164 520. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 tysięcy. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym, nienależącym do sektora finansów publicznych, o które określa załącznik nr 6. Ustala się kwotę wydatków na izby rolnicze w wysokości 32 428. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 171 800 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 226 098. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62 097. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 903. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 301 759. Tworzy się rezerwę celową na małe granty i projekty 45 000 i tworzy się rezerwę celową na budżet obywatelski w wysokości 176 381. Upoważnia się burmistrza Dzierżgonia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 500 000 oraz długoterminowego kredytu na 3 354 452. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o ciągłości działania jednostki. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy składek od nich naliczanych w ramach działu. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, lokowania wolnych środków w
budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dzierżgonia. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę panie skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej gminy Dzierżgonia 2019. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, przedstawiam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Skład orzekający w osobach pan Roman Pandrejewski, pani Anna Patyk, pani Alicja Śrubkowska opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Dzierżgoń na rok 2019 oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu. Pozwolicie państwo, że kwot nie będę odczytywać, bo one wynikają już z uchwały budżetowej na rok 2019. Na podstawie, w opinii, w uzasadnieniu, na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej skład orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów opracowany został w układzie działów klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia, zaś wydatki opracowane zostały w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg artykułu 242 ustawy o finansach, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W uzasadnieniu do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia burmistrza w zakresie realizacji zadań gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczący komisji o odczytanie opinii swoich komisji. Wysoka Rada, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu gminy Dzierżgoń, Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Dzierżgoń na wspólnym posiedzeniu komisji uchwały w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem autopoprawki do budżetu gminy Dzierżgoń na 2019 rok, ustalony zarządzeniem nr 929 łamany na 2018 burmistrza Dzierżgonia z dnia 14 listopada 2018 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego komisji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalenia budżetu gminy Dzierżgoń, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dzierżgoniu na wspólnym posiedzeniu komisji stałej w dniu 4 grudnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt z uwzględnieniem autopoprawki do budżetu gminy Dzierżgoń na 2019 rok. Ustalonym zarządzeniem nr 929 łamane 2018 burmistrza Dzierżgonia z dnia 14 listopada 2018 roku.